marca w Bibliotece Szkolnej odbyły się kolejne eliminacje szkolne konkursu czytelniczego pod hasłem Czytam, bo lubię. Tym razem Biblioteka Szkolna gościła 19 reprezentantów klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników tej kategorii było piękne przeczytanie dowolnego fragmentu z książek współczesnych polskich autorów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Występ nie mógł przekraczać 3 minut. Komisja oceniała punktowo występy uczniów, biorąc pod uwagę kulturę słowa, interpretację tekstu i ogólne wrażenie artystyczne. Uczestnicy czytali fragmenty z książek m.in. Małgorzaty Musierowicz, Andrzeja Maleszki, Roxany Jędrzejewskiej-Wróbel. Przeważała literatura fantastyczna i obyczajowa, a wśród tekstów humorystycznych znalazły się również te bardziej poważne i refleksyjne. Poziom konkursu był wysoki. Uczestnicy zaprezentowali nie tylko dobrą technikę czytania, ale także umiejętności aktorskie. Każdy występ nagradzany był brawami słuchającej publiczności. Przejdę zatem do sedna sprawy. Kontynuował tymczasem pan Rubinek. Otóż zaginęła pewna bardzo cenna broszka. Pragnę podkreślić, że nie była to zwykła broszka. Należała niegdyś do królowej Marysie, żony króla Jana III Sobieskiego. Kto się ukradł? Tak, detektyw Tomuś Orkiszek wszedł Jubilerowi w słowo. Prawdopodobnie. A kto? Zapytał detektyw. Krwi jubilera Wróbelka wniosły się niemal do lesiejącego czubka głowy. Właśnie z tym przychodzę do pana. Nie mam pojęcia, kto ukradł broszkę. Rafał Witek, klub latających ciotek. Kręte schody. Ostrożnie weszliśmy do środka. Wąskie, kręte schody prowadzące na górę tonęły w mroku. Ich krawędzie były zaokrąglone, jakby wyślizgane, tak, że łatwo było spaść. Chwiejna, metalowa poręcz biegnąca wzdłuż wewnętrznej ściany nie robiła wrażenia solidnej. Skąd dobiegało kapanie wody? Wysoko w górze wiatr ze świstem przeliczał wybitą okienkę. Krótko mówiąc, wieża wyglądała na opuszczoną. Sonia, zaczekaj! Wydyszałem po kilku minutach spinaczki. Strasznie szybko idziesz! A na co mam czekać? Aż się zestarzeję? Zróbmy chwilę przerwy. Zwariowałeś? Nie doszliśmy nawet do 1/4. Ale ja muszę odpocząć. Niech ci będzie. Rychnęła mnie zadowolona i wysiadła na kamiennym schodku. Andrzej Maleszka. Magiczne drzewo. Tajemnica mostu. Ratunku! Słyszeliście? Co? Ktoś wołał ratunku. Niemożliwe. Ratunku! Naprawdę ktoś woła. Rodzice popędzili do korytarza. Bośka, Filip i Wiki pognali za nimi. Nawet Kuki zostawił stanowisko obserwacyjne na balkonie i ruszył za rodzeństwem. Stanęli przy drzwiach i znów usłyszeli. Ratunku! Idziemy sprawdzić? Filip chwycił klamkę. Stój! Zatrzymał go tak. Pójdę z mamą. Wy zostańcie. Dlaczego nie możemy iść z wami? Bo to jest niebezpieczne. Tato ostrożnie otworzył drzwi. Groźny wiatr wdarł się do korytarza. Na schodach głębiły się chmury, które wpływały przez rozbite okna. Gdy rodzice weszli na stopnie, dom zakołysał się. Walka chodziła w najlepsze. Cicho, a nie zawodnie. Zaś Gabrysia, rozparta przy kuchennym stole, w doskonałym nastroju czytała przy jedzeniu. Towarzysząc matce, która po swej stronie stołu, w równie doskonałym nastroju, także czytała przy jedzeniu. Różnica polegała na tym, że matka czytała gazetę Życie, a córka Rzeczpospolitą.
co do Ignacego Borejki, który właśnie nadszedł z głębi mieszkania. Był on w trakcie wnikliwego studiowania Gazety Wyborczej. Gdzie Natalia? Zapytał, zapadając w lekturę. Brak mi przy stole. Natalia pobiera przyspieszone nauki przedślubne, wyjaśniła mu żona, spoglądając na niego spod okularów. Nie wiem, czy pamiętasz, ale 14 oni idą do ołtarza. Bransoletka, fragment. To nie był dla mnie łatwy dzień, a ona jednak, jak prawdziwa przyjaciółka, wyczuła, że bardzo potrzebowałam wsparcia. Tak wtedy pomyślałam. Przytuliłyśmy się jak dawniej, mocno i serdecznie. Wiesz, to śmieszne, że potrzebowałam aż 2 dni, by sama dojść do tego, że on o mnie tak na pewno nie powiedział. Kto? Czego nie powiedział? O co jej znów chodzi? Przez chwilę w ogóle nie miałam pomysłu, o co jej chodzi, ale w końcu dotarło do mnie, że chodzi o to, jak określił ją Bazyliszek. To ją gryzło. Kto by pomyślał? Trochę było mi głupio. Nie jestem przecież niemiłą osobą. Po prostu mi się wymknęło. Nie sprostowałam tego. Po co? Niech jej będzie na wierzchu. Niech sobie myśli, że skłamałam. Nie chcę konfliktu. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, jak mi ulżyło, że znów jesteśmy przyjaciółkami. Tak. Małgorzata musi robić Noelka. Dla cioci Idy ode mnie. Pyta wystawiła mi środek dywanika wspaniałą podstawkę do lampy. Znalezioną kilka dni temu na śmietniku. Uto był prawdziwy przebój. Ktoś w szale porządków świątecznych wyrzucił prawdziwy zabytek. Mosiężny, gięty pręt z ostrymi listkami przedstawił młodego jakiegoś kwiatu i w stylu przypominał cioteczną lilię, o której cała rodzina mawiała z podziwem, że jest secesyjna. Ciocia Ida uwielbia secesyjne przedmioty. Wystarczy, że teraz wkręci sobie żarówkę i wykombinuje jakiś awanżer. Będzie cudnie. Pyza przez 3 dni szorowała znalezisko proszkiem do mycia na pralni i doczekała się wspaniałych efektów. Teraz więc mogła z zachwytem przyglądać się swojemu dziełu. Pogoda coraz ładniejsza. Świeci słońce, ale nie ma opału, więc można chodzić do szkoły w samym munduchu, bez kurtki. Na dużej przerwie Mikołaj zawołał mnie na bok i powiedział, że chyba zapisze się na kurs tańca. Jest organizowany w Harcówce, w parku na Cytadeli. Piątek, sobota, niedziela, po 3 godziny, za 5 dych. Dodał też, że jeśli nie ma forsy, to mi pożyczy. A byłoby fajnie, gdybyśmy chodzili razem, bo krępuje się tańczyć z jakąś całkiem obcą dziewczyną. Zastrzegł też, żebym nie chwaliła się przed Adą, Olą i Zuzą, moimi kumperami, bo nie wiadomo, jak zareagują. Najpierw się zdziwiłam, a potem pomyślałam, że może ma rację. Jakby zareagowały? Nie wiem. Chyba by mnie nie wyśmiały. A może? A może zrobiłyby się zazdrosne? Niby nie ma o co, a raczej o kogo, ale nigdy nie wiadomo. Grzegorz Kazdepkę, wielka księga detektywa pozytywki. Zagadka 10, czyli dymi się dymi. Od rana padał śnieg. Detektyw Pozytywka stał przy wychodzącym na spadzisty dach okienku i podziwiał bielające z każdą chwilą ulicę. Może poddaszu to nie najlepsze miejsce na prowadzenie agencji detektywistycznej, ale za to, jaki rozciąga się z tą widok. Dachy kamienic, kominy, biurowce, kościoły. Detektyw Pozytywka po prostu nie mógł oderwać od tego wszystkiego oczu. Szczególnie od parku. Przyprószone bielą drzewa wyglądały wyjątkowo pięknie. Szkoda tylko, że niektórzy kierowcy traktują niemal każde miejsce jak parking. O proszę, na przykład właściciel tego busiku z kolorowym napisem. Wesoły aktor, obsługa okolicznościowych imprez. Detektyw Pozytywka westchnął. Ładna mi obsługa. Zablokował wejście parku i stoi tak od kilku godzin. Szkoda, że detektywi nie mogą wystawiać mandatów. Noc do niebagiennej trawy była ciemna i zimna. Siąpił drobny deszczyk. Gdzieś około północy znad rzeki zaczęła podnosić się gęsta, wilgotna mgła. Myśliwi na ambonie dosłownie dygotali z zimna. Zostawiłem termos z gorącą kawą w samochodzie, zadygotał Henry.
Poszedłbym po niego, ale boję się, że spadnę z drabiny. Chyba mam lęk wysokości. Nic ci nie będzie, przekonywał go Zygmunt. Rusz tyłek, to od razu zrobić się cieplej. Grubasek na drżących nogach podszedł do miejsca, w którym powinna znajdować się drabina i stanął bezradnie. Straszna mgła, jęknął żałośnie. Nic nie widzę. Rzeczywiście, opary znad rzeki całkiem zaścieliły dolinę. Ewa Nowak, moja Ananka. Nie mam pojęcia, dlaczego zachciało mi się być behemotem. Chcieli wystawić fragment Mistrza i Małgorzaty, tam w teatrze. I behemot miał tam sporą rolę. Ale myśleć o tym, że byłabym aktorką, występowała do mnie z nimi, oklaskiwali do mnie, zgłosić się do tej roli, to dwie różne rzeczy. Siedziałam więc na widowni z kilkoma innymi smętnymi obserwatorami, którzy tak jak ja byli tchórzami i tylko pomagali. Patrzyłam, jak reżyserka przydziela kolejne role. Mój brat był oczywiście Bonander. Ktoś był korogłowem, ktoś był kalaskim. Do tej sceny była potrzebna masa ludzi, a behemota wciąż nie obsadzono. Nagle okazało się, że nie ma nikogo wolnego, kto by zagrał tę rolę. Ja byłabym świetnym potem. Zaczęłam w głowie mantrę. Nauczycielka zaczerwieniła się aż po same korzenie jasnych włosów. Co to ma znaczyć? Zwróciła się do Wiktora ostro. Co to za kpiny sobie urządzasz? Wiktor dopiero w tej chwili zorientował się, że padł głupstwo. Ale było już za późno. No nic, tylko że Chopin i Sokrates i nawet Kościuszko. Chociaż nos miał zadarty, ale duży, więc ja myślałam. Proszę pani, odezwał się z drugiego końca klasy głos Seweryka. O niech pani tylko tak zadekadują. Żurawiec na pewno lekcji nie umie, wiadomo. Ach, to tak, zawołała oburzona. Żurawiec, przyznaj się, nie nauczyłeś się na dzisiaj tego, co było zadane. Nie, hardo powiedział Stefan. Nie miał już nic do stracenia. Ach tak, powtórzyła nauczycielka i zanim się Severysio spostrzegł, że jego wieczne pióro może być potrzebne, chwyciła leżącą na katedrze przygotowaną przez Stefana obsadkę, aby postawić fatalne wystąpienie w jednym. Co się stało? Przeraził się na widok szlochającej córki. Nic, nic, mam handlę, wyjaśniła Cesia, łukając rozpaczliwie. Ojej, westchnął ojciec ze współczuciem. To nie zazdroszczę. Wziął z talerza plastery ogórka i zjadł go z smakiem, chrupiąc, chrzeszcząc i mlaskając. Nie chrup! Krzyknęła córka przez łzy. Dlaczego? Bo mnie to potwornie denerwuje. Oj, biedactwo. Słuchaj, a właściwie z jakiego powodu masz handrę? Cesia mu powiedziała. Z grubsza. Wygarnęła mu wszystko. Chociaż co on, biedak, winien był temu, że otoczka odzorowa jest podziurawiona. To nieprzyjemne, przytaknął. Popatrz tylko, nawet nie wiedziałam, że podziurawiona. Wszyscy jesteście ślepi i krótkowzroczni, a świat chyli się ku upadkowi. Nie możemy być jednocześnie ślepi i krótkowzroczni, uściślił inżynierza. Jesteście, szalała Cesia, zimni egoiści. Wiśnia była naprawdę kochana. Przyniosła Karolinie cały termos domowego rosołu, który ugotowała poprzedniego dnia. Szpitalne jedzenie bardzo Józefinie smakowało i ciągle kręciła nosem. Rosół wiśni wyjątkowo przypada jej do gustu. Nawet mysia Elżbieta udzieliła swojego kulinarnego wsparcia, pakując do plastikowego pojemnika porcję pierogów z mięsem. Weź dla babci, niech się wzmocni, powiedziała, klepiąc Karolinę po plecach. Chyba też powinnam zacząć gotować, pomyślała dziewczyna. Ale co wtedy ze smażonymi tabletami? Cała koncepcja weźmie w łeb. Max tylko śmiał się z jej wątpliwości. Jak chcesz, to ja cię wszystkiego nauczę. Umiem zrobić makaron. Żartujesz? Obruszyła się. Nawet matka, ta cudowna blogerka i znawczyni dobrej kuchni, nawet ona nie zrobiła makaronu. Tylko kupowała gotowy. Andrzej Maleszka, magiczne drzewo, cień smoka.
Uczyli się razem od tygodnia. To znaczy, uczyła się głównie Gabi, bo Kuki i Blubek zajmowali się ciekawszymi rzeczami. Na przykład puszczali teledyski i słuchali muzyki. Obaj oblejecie test! Powtórzyła ponuro Gabi. Wręcz przeciwnie! Zaśmiał się Blubek. Zdamy na szóstkę! Ciekawe, jakim cudem, jeśli się kompletnie nie uczycie? Gabi, my mamy plan, powiedział Kuki. Jaki plan? Blubek, powiedz jej. No, chcemy użyć magii i zwiększyć swoją wiedzę. Nika posłała mu ciężkie spojrzenia i zajęła się układaniem składników dla piekanki w naczyniu żaroodporne. Piekarnik już się rozgrzał. Daj mi spokój, powiedziała cicho. Próbuję, odparł Mel, ale jakoś tak mi nie wychodzi, bo przyzwyczaiłeś się do Feliksa jako kumpla, bez obowiązań. Odkąd się znamy, był samobieżny, przytknął Ned. Dobra, ładujemy tę radość do pieca. Ned pierwszy skończył jeść i teraz wyskrobywał resztki cebulowej radości po rozstaniu z naczynia. Jutro musimy zrobić solidne zakupy, twierdził. Jutro musimy poszukać nowej pracy. Feliks wytarł usta serwetką. Trzech prac, poprawiła go Laura. Raczej dziś. Nika wstała i zebrała naczynie. Obiecaliśmy zapłacić za to mieszkanie do końca tygodnia, nie mówiąc o zakupach. No tak, Ned krzywił się. Piękny dzień majowy. Niebo było błękitne. Słońce przygrzewało. Chłodne fale Bałtyku biły o biały piasek niedalekiej plaży i wydzielały ożywczą woń, niesioną na skrzydłach silnego wiatru po niskich uliczkach Łeby. Województwo Słupskie, PRL. Była godzina 11:35. Drobna czarnowłosa dziewczyna w wielkich okularach stała na nabrzeżu portu rybackiego, przyglądając się ze znudzeniem i rezygnacją staranemu wiekiem kutrowi. W12 na pokładzie tej rozklekotanej jednostki pływającej stali, masywny szyper w czerwonej czapce oraz podbity brygadista i kłócili się namiętnie o wysokość premii dla załogi kutra. Tato, to ja już pójdę. Pół gniewnie, pół prosząco odezwała się dziewczyna w okularach. Małgorzata musi robić szósta klepka. Ciocia Wiesia wyłączyła odkurzacz i zapanowała dziwna cisza. Mam te plamki już od rana, dokończył Bobcio w owej ciszy. Ciocia Wiesia już była przy nim. Jakie plamki? Krzyknęła. Bobcio pokazał. Natychmiast potem został obnażony do pasa i wszyscy mieli okazję podziwiać niezawodny instynkt cioci Wiesi. Bobcio był pokryty wyraźną, drobną wysypką w kolorze różowym. I ręką, jęknęła ciocia Wiesia. Co to jest? Nie mam pojęcia, wyznała mama Cesi. Na pewno dyfterii, powiedział dziadek. Jezus Maria! Ciocia Wiesia wybuchnęła płaczem. Bobcio był zachwycony. Pójdę do szpitala, oświadczył. Syneczku, pukała ciocia Wiesia. Albo tyfus. Tyfus też daje wysypka. Znów przytrzenie dziadek. Albo odra.